Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym filmie. Zaczynamy od rana i od śniadania. Jeszcze nic nie jedliśmy. To, co Wam pokażę, co będziemy jeść dzisiaj na śniadanie. Ostatnio podejrzałam na takim spotkaniu, gdzie co prawda był catering, ale to było tak pyszne i tak proste, że może kogoś zainspiruje, a może po prostu sobie przyrządzacie w domu takie kanapki. Zerkam w bok, bo prawie wszystko sobie naszykowałam oprócz oliwy z oliwek, więc szybko po nią pójdę. I co my tutaj mamy? Mam rogale, takie zrobione z ciasta francuskiego, rukole i wędlinę. Akurat my mamy salami, ale może być po prostu jakaś wędlina, którą lubicie. Mi by tu jeszcze pasowała na przykład szynka szwarcwaldzka. I kroimy sobie takiego rogaliczka, później polewamy oliwą z oliwek. Ta akurat jest z dodatkiem czosnku, to jest nasza ulubiona. No i później to do środka, w ogóle to super wygląda jako takie jedzonko, wiecie, na szwedzki stół czy na jakąś imprezę, taka przystaweczka. Tak specjalnie do końca tego nie przekroiłam, tylko żeby, wiecie, jeden bok był nieruszony. I działamy dalej. Do tego zrobię herbatkę. Mam tutaj liście mięty z naszego ogródka, które zostały zerwane, umyte i zamrożone. Delikatnie osuszone też wcześniej na ręczniku papierowym. No w końcu się dzisiaj uśmiechnąłeś. No, a ciężki dzień. Wiem, dlatego ci takie dobre śniadanko zrobiłam. Fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że też dobrze smakuje. Dodałam oliwę z oliwek, chciałam tak, wiesz, odtworzyć to, co ostatnio jedliśmy. Spoko? Ale z tymi bułkami francuskimi to super połączenie. Jestem teraz u Janka w pokoju, zaraz Wam pokażę, czym ja się zajmuję, ale chciałam zrobić taką krótką pogawędkę, bo czasami też Wy poruszacie ten temat gdzieś tam w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych, czy nasze dzieci oglądają bajki, czy korzystają na przykład z tabletów i chciałam Wam powiedzieć, co ja o tym myślę, co my o tym myślimy z Grześkiem. Ogólnie uważamy, że wszystko jest dozwolone, ale w taki mądry sposób, więc zwracamy uwagę na to, co nasze dzieci oglądają, w co by chciały grać lub w co grają. Staramy się wybierać takie gry edukacyjne. Staramy się też zarządzać czasem i w sumie mamy tak ustalone od początku, że jakby nie można grać i oglądać bajek bez końca, tylko trzymamy się swoich określonych reguł. Jestem ciekawa, jak to wygląda u Was, czy Wasze dzieci oglądają bajki, czy właśnie korzystają z tabletów, czy innych urządzeń. Janek już jest w wieku szkolnym, więc tam na przykład też pojawił się taki przedmiot jak informatyka i też tam korzystają z komputerów, więc myślę, że fajnie jest wspierać rozwój dziecka w taki edukacyjny sposób. Jasiu aktualnie gra w taką grę, Lekti Monster. Bardzo fajna do nauki czytania. Super, sobie radzisz. Tablet, z którego korzysta Jasiu, jest to Lenovo Tab M11. Jest to bardzo fajne urządzenie do rozrywki i nauki szkolnej. Jest przede wszystkim lekki, no i jak to tablet, przenośny. Funkcja tryb czytania sprawia, że ekran jest bardziej przyjazny dla oczu, a dokładniej rzecz ujmując, przypomina czytanie na papierze. Dołączony rysik pozwala na wprowadzenie danych na ekranie, na przykład ręcznych notatek czy szkiców, czy też służy do rysowania. No i chyba najważniejsza funkcja dla każdego rodzica. Tutaj jest możliwość zarządzania tabletem, korzystania z funkcji kontroli rodzicielskiej z własnego urządzenia. I tutaj możemy sterować treściami, jakie dziecko tam po prostu posiada, ale także ustalać limity czasu.
Do wybranych tabletów Lenovo gra Lecti Monster jest teraz w prezencie, ale w opisie pod filmem zostawię Wam link i więcej informacji na ten temat. Liwcia, odwróć się, uroczo wyglądasz z tym plecaczkiem. Wszystko chyba gotowe na wyjazd. Figa, nie szukaj niczego w mojej torebce. Smycz jeszcze, mała walizeczka i jedziemy. Każdy ma po jednej torbie. Nie, nie każdy, to jest moja i Grześka. Dzieci, Figi i w drogę. Moja! Bardzo się cieszę na ten wyjazd do Trzebieszowic. Nie pamiętam, kiedy byliśmy tak dokładnie. Wydaje mi się, że było jeszcze ciepło. Oczywiście widzieliśmy się, tylko po prostu nie u nich w domu, nie w Trzebieszowicach. O, i pewnie babcia będzie, a jak nie przyjdzie do mojego taty, to na pewno my ją odwiedzimy. Więc taki dwudniowy wypad na jedną nockę powinien zrobić robotę, bo już jestem bardzo stęskniona. Jak jeszcze nie było dzieci was na świecie, to babcia Ewa mieszkała w Świebodzicach przez 5 lat, jakoś tak. Jak byłam studentką, to tutaj przyjeżdżałam. To zaraz skręcę się w prawo i był mój ulubiony lumpeks. Dotarliśmy 1000 razy, po drodze słyszeliśmy ile jeszcze, patrzcie jaki traktor stoi. Gdzie? To chyba specjalnie dla Ciebie, Grzesiek. Co? Chyba specjalnie Ty, dla Ciebie. Ty, a co on tu robi? Nie wiem. Tato pewnie coś ten uprawiał. Może gdzieś tu stanąć po prawej, co czy gdzie? Nie wiem, stawaj gdzie chcesz. I tato będzie ten? Wjeżdżaj do garażu. To jakaś studzienka jest? Nie. Nie. Dzień dobry, dzień dobry. Tato, to Władymirec w wersji cabrio? Nie. To nie jest traktor dziadka, to coś innego. Nie wiem, o co chodzi. Ja się przyszła przywitać od razu, ona nie wie, gdzie jest. Dzień dobry. Cześć. O, to ją zabawi Rufi. Nie, nie. I Livia. Figa. Szaleństwo. O, Ewa jak zawsze ciasto upiekła. Co to jest? Jabłecznik? Tak. Pychota. To już widzę chętnych. Nie. Livia, lubisz jabłecznik? Bardzo. Wow. I nowość, tak? To jest piernik? Piernik. Zaraz kawa wiedzie. Które wybierasz? Jabłecznik bardzo fajnie wygląda. No. Ja to i to chyba. Jak ty tutaj pomagasz cioci, sama nie zrobił, pyszności. Nie powiedział. Dobra, takie, damy tu obok kompociku. To są jakieś ptysie, Ewa, na, nie na słodko, tak? Tylko wytrawnie z sałatką. Wow. Próbuj, sałatka w ptysiu. Szybko, bo mi ciężko. To już siła wyższa. No to też nie. Próbuj. Podskakuj, ona się obudzi. Same nowości, słuchajcie, sałatka w ptysiu. Pewnie będziemy później odtwarzać na kanale. Zabawy. W teatrze z dziadkiem robicie? Pan Krawcy jestem. Cześć Janek. O, cześć. Nie, gryźć się nie będziemy. No, na pies przyszedł. Ulala, ale pachnie. No to krój. Bo ja już się doczekać nie mogę. Dobrze, będziemy kroić. Też tyle jedzenia, że pęknie, ale tak pachnie. Nie ma, domowa pizza. No, domowa pizza robi robotę. Chyba ci się zawołać. Figa się tutaj gubi na kafelkach. Figa. Figa tutaj skrada serce każdego. Pies obronny. Pies obronny, ona lubi się tak szarpać. I weterynarz mówił, że dobrze, bo ona wtedy gubi zęby, te, które ma zgubić. Walczy o swoje, walczy. Pogoda trochę się zmieniła, znacznie chłodniej jest. Wyprowadzam Figę. W domu wychodzi sama, no a tutaj jeszcze tak pewnie się nie czuje. Nie na swoim gruncie i kiedy ja nie wyjdę z domu, to ona też nie. No Grzesiek też by mógł, ale akurat wychodzi ze mną. Więc wracamy tak jak było na początku. Wyprowadzanko.
figa. Tutaj każdy zapach figa interesuje. Tato ma psa, ma kota, więc figa chodzi i tylko wącha. No i w ogóle dużo więcej się dzieje na ogrodzie niż u nas. Jest pełno drzew, szyszak i wszystko tutaj idzie w ruch. Włodymirec, powiem wam, że jak byłam w podstawówce, to kiedyś mi się nudziło pewnego dnia z siostrą. Odpaliłyśmy pod nieobecność dziadka ten ciągnik. Ruszyłyśmy, ujechałyśmy może 2 metry i uderzyłyśmy w studnię. Rozwaliłyśmy płot przy tym. I później bardzo bałam się ciągników, bardzo. A my jedziemy po babcie. Ta jedna w ciąży? Taka gruba chyba. Taka najedzona? Zamknięte, zamknięte, powoli. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Szybko się wyzbierałaś. Nie ma to tamto. Babcia komórę obsługuje. 89 lat. Ja tu od babci wychodzę z prezentami. Szyneczka swojska. A my lubimy, odmrażamy później. No nie ma lepszej, nie ma lepszej jak swojska. Idź pierwsza babcia. Sztanki się bawią, a ten kasztan mały się wyrywa, bo ona już by cię obwąchała. Ona lubi jak się... Aby nie drapała. Głaszcze, bo to tak się cieszy, to psisko małe, tak się cieszy. Livia, chodź się przywitaj z babcią. Szybciutko, szybciutko. Figa, figa, figa. Nowe miejsce, nowe zabawki. Jasiu do mnie przychodzi. Mamo, Zosia ma taki automat, że nie trzeba płacić, a zabawki można wyciągać. Czas wyjeżdżać. Zosia chce, żeby figa została, co? No nie, też bym za nią tęskniła. Ale ty musisz teraz przyjechać do nas, pobawisz się trochę. Wakacje? No wakacje to daleko, szybciej przyjeżdżajcie. O, i babcia w okienku. Nie chce mi się wyostrzyć. O, 26 jest babcia. Minut wolniej. Kurde, przez... O, ty jak zawsze na wesoło. Machajcie babci, babcia tam macha w okienku.